Serwus, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorący, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale Spalionowa i w dzisiejszym odcinku będziemy zawiązywać oficjalną umowę z Palionką, żeby potwierdzić nasz wielki sojusz z Yetim. Także bądźcie ze mną, pamiętajcie o łapce w górę, o subskrypcji, no i o tym, że dzisiaj jest ostatni dzień, w którym możecie się zapisać na spotkanie z widzami. W opisie macie wszystkie najważniejsze informacje, także zapraszam was najserdeczniej. No i co, mam nadzieję, że jutro będzie bardzo fajnie na nim. No i pamiętajcie, żeby obserwować Instagrama, ponieważ tam pewnie będzie cała relacja z tego wydarzenia. Także co, lecimy dzisiejszym odcinkiem, mam nadzieję, że łapkę już zostawiliście, subskrypcję również i zaczynamy dzisiejszy fantastyczny odcinek. A więc jak widzicie, jesteśmy oczywiście w Minecrafcie i tak, lecimy do Palionki, chociaż to gdzieś Palionka jest u siebie. Halo, puk, puk, stuku, puk, puk. Witam cię, Palionko, najprzynajmniej serdecznie. Przepraszam, jakoś mnie zaczęło. No to ja widzę, że zamyślona jesteś po prostu, czy ty tak myślisz, co? Przepraszam, po prostu dużo się działo ostatnio i no po prostu mam tutaj, no wiesz, troszeczkę się zestresowałam, troszeczkę tutaj tak, wiesz, no dopiero co uciekłyśmy z tego świata, no dużo się dzieje, no. W sumie racja, no dużo się dzieje, dużo na głowie, no ale słuchaj, myślę, że teraz będzie nam znacznie łatwiej, ponieważ w końcu jesteśmy w teamie Yeti, a nie w jakimś teamie chłopaki w ogóle. Team dziewczyny. Dokładnie, team dziewczyny jest lepszy niż team chłopcy, to są fakty zdecydowane. Tak. Ja nie wiem, ja naprawdę, ja byłam wkurzona, fajnie, że możemy w końcu razem być, razem tutaj mieszkać koło siebie, dokładnie. Jest fajnie, tylko troszeczkę ciasno. No to ciasto, ale własno, powiem ci, ciasto, ale własno. I no jak się popieści, to się wszystko zmieści, wiadomo, także jak widzisz, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. I tutaj w ogóle widzowie będzie budowane jakieś pomieszczenie pewnie na dniach, także obserwujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Nie, ale tu jakiś zombie idzie, o nie, dlaczego wyeliminować? Okej, zrobione. Dobrze. Dobra, udało się. Więc tak, słuchaj, Palionko, ponieważ przede wszystkim najważniejsze w dzisiejszym odcinku jest to, że musimy podpisać umowę. Umowę sojuszu, że wiesz, mamy ten sojusz z Yetim, żeby po prostu, no nie było żadnych tutaj niedociągnięć, niedomówień, wiesz o co chodzi, no nie, mam nadzieję, że rozumiesz. Także musimy ją jakoś razem sformułować, ale jeszcze szczerze nie wiem jak, ponieważ no mimo tego, że jestem na studiach polonistycznych, to mój zasób słownictwa nie jest zbyt bogaty. Także musimy jakoś to razem, no w kupie raźniej, razem zawsze dajemy radę, także spróbujmy to zrobić tak jakby wspólnie. Więc tak, no jak ją zacząć? Więc tak, uwaga, zacznijmy od umowy, umowa, co nie? Umowa, okej. Okay. Co dalej pisać? Ja tak prosto napisałam. Jak prosto? No, że sojusz pomiędzy Emilcią, Sipułą i Palionką tutaj będzie przeciwko niefajnym chłopakom. O, okej. Okay. Tak. Dobra, to jest dobre. Na niefajnych chłopaków, tak? Nie jakich fajnych, czyli razem. Niefajnych chłopaków. O nie, się tam. Chłopaków z Palionowa. Dobra. Zobacz, sprawdź, czy to jest dobrze. Nie jakich fajnych, fajnych, to jest przymiotnik, to się razem pisze chyba, co nie? Chyba tak. No. Nie, zajmę, nie, ten. Ma nie ważne, ortografia. Tu jest inna po prostu. Tak, tak, tak. Informacji, znaczy ortografii, o! Dokładnie. Jeszcze podpis, podpis, tak, to podpis, dawaj, to podpisz, Palionko, w takim razie. Podpis, może tak, podpis Palionki, tak po kolei. Podpis Palionki. Dobra. Jeszcze podpisuję ładnie, czyli Palionka. Dobrze, dobrze. Palionka! Super, ale się zmieszczę! Ups, a ty się, Emilcia, zmieścisz tutaj? Muszę się jakoś zmieścić. O, zobacz, dobra, zobacz. Dziękuję ci bardzo, okej. Okay. Podpis Palionki, Palionka, no to ja w takim razie podpis. O nie, to nie jest duże litery. Podpis Milki. Okej. Okay. O, zmieszczę się. O nie, jednak się nie zmieściłam. Brakło mi jednej linijki. Dobra, trudno, to w takim razie dam w drugiej linijce. Albo okej, okay, czekaj, troszeczkę to zmniejszę. W ten sposób i teraz się już zmieszczę. Dobra. Milki. Zarąbiście, popatrz teraz. Tak to wygląda. Tak to wygląda, więc myślę, że pięknie umowa została podpisana. Więc super, jeszcze musimy dać Yetiemu to do podpisania, także odłożę mu to do skrzynki, co? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, tutaj na razie nie ma, ponieważ on załatwia teraz sprawy ważne. Także damy mu tutaj... Okej, okay, no i super, Ansko. I teraz mam fajny pomysł, ponieważ wydaje mi się, bo tam popatrz, widzisz ten nick, tam sobie Szczypson jeszcze siedzi. Więc ja myślę, że trzeba go odwiedzić. No widzisz, no trzeba, słuchaj, tam zerknąć po prostu do niego, czy on tam na pewno siedzi, czy czasem nie uciekł, wiesz o co chodzi, no musimy po prostu uważać. No. Ja bym zobaczyła, czy on właśnie nie próbuje uciec, bo wiesz, jak jest Szybson, wiem. On coś tam próbuje uciec. Tak, tak, on jest taki cwaniaczek, że tutaj niby wszystko spokojnie, nie, że niby, a nie wychodzę, a tutaj no, on powiem, że trzeba go ogarniać, uważać, dobra. Musimy bardzo być ostrożne. Uwaga, patrz, jest tutaj robi niby tak.
Niby tutaj taki, nic nie robi, stoję sobie, nie? A tak naprawdę, tak. No i po co znowu będziecie mnie torturować? Błagam, wypuśćcie mnie. No nie, nie ma opcji, Szybson. Nie ma opcji, nie ma. Czekamy na kolejne komplementy. Ja mam jedną prośbę, Słuchamy? Czy mogę, czy może zostać ona zrealizowana? Mam w swoim ekwipunku jedzenie, ale nie chcę je nosić przy sobie, bo to jest bardzo niefajne nosić przy sobie ciągle jedzenie na zasadzie takiej, że wiecie, no psuje się to jak się w kieszeni nosi. Chciałbym tu skrzynkę mieć, żebym mógł do tej skrzynki sobie odłożyć. No powiem ci, kurde, no powiem ci, Palionka, ja... Może frytki jeszcze bym chciał? Ale słuchaj, Palionka, kurde, bo ja wiesz, ja też tak mam na przykład, że jestem bardzo higieniczną osobą i ja na przykład, no nie podoba mi się to, że ktoś nosi, wiesz, jedzenie w ręce. Tak, które głupie faktycznie. Jedną skrzynkę, to nie jest, Co ty powiesz, Palionka, jedna skrzynka? No nie, no Pawion też będzie ubrania zostawia na środku pokoju, macie rację. Skrzynka się przyda tobie, Szczypsonie, ale... Dobra, to co? Jest jeden warunek. Szczypsona teraz wypuścimy i Szczypsona mogę powiedzieć, że sobie zrobić skrzynkę. Nie, będziesz musiał sobie skrzynkę zrobić. Okej. Okay. Nie damy. Ale ja nie mam craftingu. No ale tutaj znajdziesz, będziesz musiał też drzewo znaleźć, jakieś tutaj zaraz urośnie. Tutaj... Tak, w tym będzie jakieś drzewo, choć wychodzisz i sobie sam skrzynkę zrobisz. Pamiętaj, żeby go pilnować, Palionko. Emilia, dobra, tak, ale tu jest crafting, okej, ale gdzie jest drzewo? Powiem ci, że no ja drzewa nie mam przy sobie, więc ja ci nic nie mam. Musisz szukać drzewa, Emilia, Nie ma drzewa. Będzie drzewo zaraz jakieś. Ale pamiętaj, że Palionko, pamiętaj, że on ma ograniczone możliwości, że tak powiem, ruchowe, więc... Oj tak, faktycznie, zapomniałam. Nie, to wiesz co, to nie, to ja to... Ja jednak, dobra, znaj łaskę dziewczyn, Szybson. My ci tutaj damy eleganckie, o, 8 desek i zrób sobie skrzyneczkę, no, proszę. Ale masz ją zrobić, My obserwujemy i patrzymy, dobrze, pokażę, że zrobiłem. Dobra. Tak, pokaż, że zrobiłeś. A, bo ty... Uwaga! Faktycznie, dobra, bo ja się bałam, bo wiesz co, Emilia mógł Szybson zrobić? Na przykład kill-off! Mógł. Nie, ale ja nie oszukuję. A mógłbym... Mógłbym dostać jeszcze 3 deseczki? Nie ma. Ale po co? Ale nie, bo to, ale już mówię po co. Po co, żebym mógł sobie zrobić pół płytkę. Albo jedną pół płytkę, deseczka, jeśli macie. Żebym mógł, miał na czym postawić moją doniczkę z kwiatkiem. No, dobra, no. Ale czekaj, dobra, ale to... dawaj to po jednym komplemencie dla mnie i dla Palionki w takim razie poprosimy. Mogę żart? Komplement i żarciki. Komplement i żarciki. Może być cokolwiek. Komplement. Fajny... Sweter? No, naprawdę? Nie, no nie mogę. Fajna bluza. Wow, wszyscy są tronantyku. Jest, to jest komplement. Okej, to teraz żarcik jeszcze, tak. Ja żarta. Dobra, czym różni się pranie od komputera? Czym? Inaczej się zawiesza. Dobre, fajne. Dobra, mogę dostać pół bloka jednego? Ale tylko jednego. A czym się różni? A nieważne, czym się różni. Już nie pamiętam. Nieważne, pół bloczka. No. Dla Szybsona niech ci będzie. Dobra, okej. Płyteczka jakaś z plecaka wygrzebać. Okej, pyk, raz, dwa i trzy. O, piękne elegancki. Pół płyteczki. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz tylko... zrób. Mam, pół bloki. Dobra, wracam z powrotem. To nie koniec. Szybso, to nie koniec. Bo czemu nie koniec? Naszym więźniem, więc w takim razie, no, jesteś zmuszony tutaj nam służyć, o. Prawda. I teraz, co Szybsonowi rozkazujemy robić? Kurczę, w sumie to nie wiem, nie przychodzi mi tak teraz nic do głowy. Ja też nie. Niech Szybson tutaj zrobi 5 okrążeń wokół klatki, o, bo o, tak. dobra, 5 okrążeń. Ojej, ale to jest bez sensu. Dobra, nie, lecimy 5 okrążeń. Dla twojego zdrowia, Szybson, i dla naszej tutaj zabawy. Emilia, jak obstawiasz? Ile sekund Szybson okrąży 5 razy? Nie wiem, powiem ci, że nie wiem, bo w sumie to chyba trochę kondycja mu siada od tego siedzenia w klatce, więc może być gorzej niż zwykle. No ale daje radę. Nie cwaniaj, nie cwaniakujcie zaraz. Jest dwa, dawaj, Szybson! No trzecie, let's go! Robimy zawody, ja będę pierwsza, a ty Szybson! Wow, na pies mnie wrzuciła! Szybsonie, właśnie! Ja ci dam dobra pierwsze okrążenie! Co to ma znaczyć, Szybson? Myślisz, że cię nie zauważymy? Co on robi? Nie wiem, jest na górze. Szybson, ty sobie za dużo pozwalasz. Muszę coś zjeść. Zdecydowanie. Dobra, ja powiem. Nie dostajesz nic do jedzenia. Ja myślę, że on to i zje to i weź może już krocej, że tak powiem, wiesz, zabłąkać się. Nie, niech on tam. Do celi, dawaj, do celi, Szybson, do celi.
post. Koniec tego, nie się, że koniec tego. Dobra, masz to szkło, masz to szkło? Oczywiście, a masz, dobrze, a masz. Esperancko. I wiesz co, jeszcze raz, no. Ale problemy, same problemy z tym Szymsonem, masakra. Problematyczny, problematyczny. Ze mną są problemy. Jak dzieciak się zachowuje? Cóż, ciekawe. Dobra. Szybko, potrzebujesz czegoś jeszcze? A możecie mnie wypuścić? No wolności. Okej, okay, a poza wolnością? Nie ma opcji. Poza wolnością żarcie potrzebuję. Dobrze, no to może jutro będzie dostała, oki. Dostałeś zgniłe jedzenie, racja żywnościowa jest już wydana. Tu są warunki gorsze niż pod mostem. Nie, Emilia, chodź, bo się zarazimy tutaj tym nieświeżym powietrzem od Szybsona. Ja dobra, nie chodźmy, to pan Szybson mieli się tam dobrze, nie wiem. No, Szybson, no papa. Zobaczysz, moc jego, papa. Dobra, więc no jak widzicie widzowie, Szybson ma się dobrze całkiem, opiekujemy się nim. Ja myślę, że naprawdę jest fajnymi opiekunkami mimo wszystko jest w więzieniu, to on ma tam naprawdę dobre warunki, jak widzicie. Dostał na przykład jakieś tam pułpytki, to coś chce, no, jutro mu przyniesiemy jedzenie. No dokładnie. Tak, masz rację. Tylko basenu z jacuzzi brakuje. No, ale to nawet, ja nawet jestem skora zbudować mu ten basen z jacuzzi, serio. Jakby bez problemu. To jest głupi pomysł, prawda, tylko żeby on musi sam zbudować ten basen i jeszcze zbudować. Dokładnie, tak, musimy go jakoś wykorzystać do tego. Tak. Dobra, to zrobimy sobie, to jest zarobić sobie dla kogoś wykorzystać. Będzie taki fajny jacuzzi szary, a dla mnie taki różowy. To jest świetny pomysł paliąka. I dla niego będzie jacuzzi, ale zamiast wody będzie ogień. O kurde. Ogniste jacuzzi. Dobra, coś wymyślimy. To jest dobry pomysł, paliąka. Dobra. No, ja wiem, że my się dogadamy. Wiadomo, że dogadamy. Muszę spać sobie. Jasne. Dobra, to trzymaj się, paliąko, buziaczki. Jasne, do jutra, miłych snów. Dobra, widzowie, słuchajcie, kochani, ja też już lecę spać, ponieważ ja myślę, że to jest odpowiedni moment na pójście spać, ponieważ jest już późna godzina. Mam nadzieję, że zobaczę się z kimś jutro w Pszczynie na spotkaniu z widzami. Zapraszam wszystkich najserdeczniej raz jeszcze, w opisie macie wszystkie informacje. Obserwujcie mojego Instagrama, żeby być na bieżąco. No i co, do jutra, miejcie się dobrze. I co, Elwina, pa, pa.